Dzień dobry, witam Państwa serdecznie w programie Zdrowo Poinformowanie. W odcinkach tego cyklicznego programu będziemy poruszać tematy związane ze zdrowiem fizycznym i psychicznym człowieka. Dzisiaj zaś porozmawiamy o wadzie serca ASD u dzieci. Moim i Państwa gościem jest lekarz pediatra, specjalista kardiologii dziecięcej, doktor nauk medycznych Krzysztof Michalak. Dzień dobry Panie doktorze, witam. Dzień dobry Pani, witam Państwa. Wada serca ASD, ogólnie mówiąc, na wstępie, to ubytek przegrody międzyprzedsionkowej. Panie doktorze, przede wszystkim, co to za choroba i jak powstaje? Jest to choroba, której istotą, tak jak Pani powiedziała, jest przeciek na poziomie przegrody międzyprzedsionkowej. W normalnych warunkach, w zdrowym sercu, które zbudowane jest z dwóch przedsionków i z dwóch komór, przegroda międzyprzedsionkowa i międzykomorowa powinny być szczelne. W przypadku, kiedy mamy przeciek na poziomie przegrody międzyprzedsionkowej, mówimy o wadzie. No i powoduje ona, jeżeli jest to wada izolowana, przeciek krwi z lewego przedsionka do prawego przedsionka, do prawej komory, do płuc, zwiększony przepływ płucny w odniesieniu do przepływu systemowego. Stąd też mogą pojawić się pewne objawy. W jakim wieku wada powstaje? W jakim wieku wada się kształtuje? Czy to jest już możliwe, żeby wada powstała jeszcze w łonie matki? W niektórych przypadkach tak. Część z tych wad zależy od typu ubytku. Można sklasyfikować jako wrodzone wady serca, natomiast znaczna część wynika z nieprawidłowego rozwoju już po urodzeniu, dlatego że w okresie płodowym normalne jest, że istnieje przeciek na poziomie przegrody międzyprzedsionkowej. To warunkuje tak naprawdę dobry rozwój płodu i po urodzeniu ten otwór powinien się zamknąć. U niektórych dzieci się nie zamyka do końca i tak może powstać ubytek i wada, która jest już wadą rozwojową w okresie noworodkowym. Dziecko przyszło na świat, żyje, jest zdrowe, ale pojawiają się objawy niepokojące rodzica. Jakie to mogą być objawy wskazujące właśnie na wadę serca ASD? ASD jest bardzo podstępną wadą, tak, że częściowo może nie dawać żadnych objawów. I tak naprawdę u większości pacjentów jest to wada zupełnie bezobjawowa, jeżeli mówimy o takich objawach klinicznych, które mogą nas zaniepokoić. W przypadku jakichś dużych ubytków, które są istotne hemodynamicznie, mogą się pojawić objawy bardzo szybko i wtedy ta wada jest łatwa do wykrycia. Natomiast znaczna część populacji ma przeciek na poziomie przegrody międzyprzedsionkowej, po prostu o tym nie wie, dlatego że jest to bardzo niewielki otwór i nie powoduje żadnych dolegliwości. U małych dzieci, jeżeli ten otwór jest duży, mogą być problemy z karmieniem, z przyborem masy ciała, może się pojawić wzmożony wysiłek oddechowy, duszność. To, co może wybadać lekarz pediatra, to szmer nad sercem, rozdwojenie drugiego tonu, są pewne nieprawidłowości w EKG, na zdjęciu rentgenowskim. Także istnieje kilka takich badań, którymi tę wadę możemy pośrednio wychwycić albo mieć podejrzenie, że taka wada występuje. Natomiast, tak jak mówiłem, jest to jedna z najtrudniejszych wad do diagnostyki i przez cały okres ten dziecięcy może pozostać niezauważona, stąd nierzadko się zdarza, że wada jest przypadkowo diagnozowana u osób dorosłych. Jeżeli wada jest niezdiagnozowana, a jest, to można z nią żyć? Tak. Można przeżyć całe swoje życie z ubytkiem w przegrodzie międzyprzedsionkowej. Nie wiedząc o tym, nie mając żadnych objawów i nie mając żadnych dolegliwości. Jeżeli już jest coś nie tak, widzimy to, rodzic widzi u dziecka, przychodzi do lekarza kardiologa. Jak wygląda diagnoza w kierunku właśnie tej wady? Jest to jedna z wad, tak jak w większości wad, w których diagnostykę tak naprawdę opieramy na badaniu ultrasonograficznym, czyli wykonujemy badanie echo serca, w którym tak naprawdę można zdiagnozować wielkość ubytku, można zdiagnozować jego istotność, położenie, typ i zdecydować, czy taki ubytek wymaga leczenia, czy nie. Bo nie wszystkie ubytki wymagają leczenia. Jeżeli jest to bardzo niewielki ubytek, to można to zostawić, tak jak mówiłem, nie da żadnych objawów i nie będzie negatywnie wpływał na rozwój dziecka. Choroba została zdiagnozowana. W jaki sposób możemy ją leczyć? Czy to zawsze kończy się leczeniem operacyjnym? Na szczęście nie zawsze. W większości ubytków, które występują w centralnej części przegrody, możemy spokojnie poczekać, aż dziecko będzie na tyle duże,
żeby móc spróbować leczenia przezskórnego z dostępu przez naczynia. Tak? Także nie wiąże się to z otwarciem klatki piersiowej, z operacją na otwartym sercu. Jest możliwość zrobienia tego metodą małoinwazyjną, no, która jest dla dziecka mniej obciążająca przede wszystkim, a jest równie skuteczna. Jeżeli już dojdzie do operacji, jak ona przebiega, jak ona wygląda? Czy jest kilka metod, jakie możemy wykorzystać wykonując zabieg, czy mamy jedną konkretną metodę? Czy generalnie operacja polega na zamknięciu ubytku, czasami z łatą, czasami bezpośrednio, w zależności od lokalizacji tego ubytku mamy sąsiadujące struktury, które w jakiś sposób muszą być też brane pod uwagę. Natomiast jeżeli konieczna jest operacja, to jest to operacja na otwartym sercu z otwarciem mostka, z krążeniem pozaustrojowym, także jest to poważny zabieg. Stąd nasze dążenie do tego, żeby takie ubytki móc zamykać zawsze przezskórnie. Czyli zabieg wykonywany jest jak najbardziej pod narkozą? Tak. Jeżeli chodzi o przeciwwskazania do wykonania takiej operacji, czy są takie, na przykład dziecko ma inne choroby towarzyszące. Jakie mogą to być choroby, które przeszkodzą w wykonaniu operacji? Czyli jeżeli dziecko ma wskazania do leczenia wady serca, to tak naprawdę żadnych innych przeciwwskazań nie ma. Oczywiście są czasowe problemy, które będą musiały odroczyć taki zabieg, bo wiadomo, że dziecko do operacji kardiochirurgicznej czy do zabiegu kardiologicznego musi być idealnie zdrowe, tak żeby móc przejść ten zabieg bez powikłań. Także wszelkie infekcje, czy gorączkowe, czy niegorączkowe, odraczają nam troszkę ten zabieg. Natomiast jeżeli są wskazania hemodynamiczne do zamknięcia ubytku, to wtedy żadne choroby skojarzone, jak wady dodatkowe, nie mają żadnego znaczenia. Jaki wiek jest najlepszy u dziecka na wykonanie operacji? Jest taki wiek, czy jak po prostu... Tak jak mówiłem, my staramy się tej operacji jednak nie kwalifikować pacjentów do operacji, jeżeli jest to możliwe, stąd odraczamy leczenie do momentu, kiedy, jeżeli taki ubytek wymaga zamknięcia, żeby go zamknąć przezskórnie. Natomiast jeżeli jest to typ ubytku, w którym nie można wykonać takiego zamknięcia, bądź jeśli dziecko jest za małe do zamknięcia przezskórnego, no to wtedy musimy się zdecydować na zabieg operacyjny. Zwykle te zabiegi są wykonywane koło roku, dwóch w takim wypadku. Natomiast czasami, jeżeli dziecko ma objawy kliniczne, taka operacja wykonywana jest wcześniej. Jak wygląda rekonwalescencja pacjenta po takim zabiegu, jeżeli już do niego dojdzie? Jeżeli jest to zabieg przezskórny, to pacjent dochodzi do siebie, po 3-4 dniach wychodzi do domu i tak naprawdę nie ma jakichś dużych ograniczeń, za wyjątkiem restrykcji jakiegoś wysiłku fizycznego przez kilka tygodni, bo nakłucie jest w pachwinie, więc trzeba uważać, żeby to się dobrze zagoiło. Leczenie też jest niewielkie, bo dostaje tylko kwas acetylosalicylowy. Natomiast po operacji, po otwarciu mostka wiadomo, że ta rekonwalescencja jest dłuższa, około 2-3 tygodni trwa pobyt w szpitalu i później do pół roku czy aktywność fizyczna, czy jakieś inne aktywności muszą być ograniczone. Czy mogą wystąpić powikłania po operacji? Tak, zarówno po operacji, jak i po zabiegu mogą wystąpić powikłania i tak jak we wszystkich zabiegach kardiologicznych, to nie ma tutaj prostych operacji, także to wiąże się z otwarciem mostka, klatki piersiowej, z otwarciem przedsionka, z krążeniem pozaustrojowym, także mogą wystąpić powikłania neurologiczne, mogą wystąpić powikłania infekcyjne, ponieważ zamykamy miejsce, które normalnie przewodzi impulsy, mogą też wystąpić wszelkiego rodzaju bloki przedsionkowo-komorowe. Także tych powikłań jest dosyć sporo. Dużo. Natomiast zdarzają się bardzo rzadko. Czyli tylko się cieszyć, że bardzo rzadko. Tak. Tak jak mówię, nie ma prostych operacji w kardiochirurgii, tak? Natomiast spośród operacji, które są wykonywane, jest to jedna z prostszych operacji. Czy wada może powrócić? Jeżeli jest ubytek zamknięty szczelnie, to już się raczej nic z tym nie dzieje. Czasami zdarzają się jakieś resztkowe, niewielkie przecieki, które nie mają znaczenia i można z tym żyć. Tak? Chodzi o ograniczenie przecieku na poziomie przegrody międzyprzedsionkowej. To temu służą wczesne kontrole po operacji, po zabiegu, żeby zobaczyć, jaki jest jego efekt i czy wszystko jest w
porządku. Właśnie, kontrole. Jak wygląda pierwsza kontrola naszego małego pacjenta po takim zabiegu, po operacji? Już w szpitalu dziecko jest wielokrotnie monitorowane, oglądane echokardiograficznie, ma badanie EKG, natomiast po wypisie, bardzo wcześnie, bo 4 tygodnie po zabiegu, jest przyjmowane w poradni, gdzie wykonujemy badanie EKG, badamy dziecko, wykonujemy badanie ultrasonograficzne i to jest najczęściej wystarczające, żeby określić skuteczność zabiegu i dalszego postępowania. W tym okresie takim pierwszego roku wykonujemy też badanie Holter EKG, czyli żeby zobaczyć, czy nie ma jakichś zaburzeń rytmu, czy nic się nie dzieje złego. Dziękuję bardzo panie doktorze za rozmowę. Dziękuję pani, dziękuję państwu. Dziękuję państwu bardzo i zapraszam na kolejnego gościa w kolejnych odcinkach programu Zdrowo Poinformowanie.